Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 10 marca. Wszedłem na plażę w Brześnie. No niestety jest chłodny wschodnio-północny wiatr, więc jest chłodno. Niebo jest za to czyste. Jak widać, pogoda w sensie słońca będzie dopisywać. Niestety no jest chłodno i to jest jakby jedyny minus tej całej przyjemności. Tym niemniej no widzę fajną rzecz, mianowicie łódkę. Łowią panowie z Sopotu, bo to jest SOP. No i bardzo fajnie, bo to jakby pokazuje, że taki mały ruch poławiania ryb się, że tak powiem, zaczął. No oni tam dopiero mają chłodno na tej łódce. Jestem na plaży, ale dobrze to rokuje, bo na pewno wiele ludzi skorzysta z ich połowów. Zapach morza bezkonkurencyjny. Po prostu jest bardzo, bardzo przyjemnie. Zapach naprawdę, no rewelacja. Przepraszam, trochę obraz się chwieje, ale idę po plaży. Ale chciałbym jak najbardziej się przybliżyć do tej łódki, która płynie. No ciekawe, jakie rybki panowie łowią. Muszę zajrzeć do kalendarza połowów i wtedy będzie wiadomo. Ale to jest wspaniałe, zobaczcie, to tak trochę pokazuje, jak kiedyś ludzie żyli, tak? Nie było motorków specjalnie, chociaż tutaj jest mały motor. Kiedyś były łodzie z żaglem, ale tej wielkości. Później dopiero rosły większe. No jest wspaniale, jest po prostu wspaniale, tylko jest chłodno. Daje się to odczuć, trzymam w ręku, ale no czuć, że temperatura ręki spada, bo zaczyna po prostu drętwieć. Gdyby nie było wiatru, pewnie by nie było tak oto odczuwalne. Ale to jest wspaniałe. Mimo wszystko. Ach, ten zapach. Jak ktoś lubi, to warto może przyjechać, jest dzisiaj nad morze i popatrzeć sobie, posłuchać szumu fal i pooddychać świeżą morską bryzą. Jak dla mnie rewelacja. Jeszcze jeden rzut oka wzdłuż plaży w kierunku Sopotu. W oddali widać budynki w Gdyni stojące na wzgórzu. Rewelacyjnie, po prostu rewelacyjnie. Ok, to kończymy naszą relację na dzisiaj z chłodnego miejsca, jakim jest plaża w Brześnie.